Cześć. Jeden z widzów pytał mnie o zioła. Czy stosuję, od kiedy stosuję i jak stosuję. Ja ziołami w akwarystyce zacząłem się bawić już chyba w 2014. Nie wiem, czy wiecie, ale jednym z kierunków, który przydarzyło mi się studiować, była biologia eksperymentalna. I zajmowałem się między innymi wpływem takich substancji ziołowych na zdrowie człowieka. Wtedy zainteresowałem się ziołolecznictwem, no i zacząłem zgłębiać w tym kierunku, że tak powiem, swoją wiedzę i szukać jakichś tam informacji, które byłyby przydatne nie tylko dla mnie, ale i dla rybek. Stąd się wzięły te moje wszystkie ziołowe dodatki do miksów. No i też zacząłem wtedy eksperymentować z leczeniem ryb przy pomocy olejków. No i jednym z takich olejków, którym można leczyć ryby, jest olejek z rozmarynu i z tymianku, który z powodzeniem razem ze srebrem stosowałem w akwarystyce morskiej przy hodowli koników morskich do leczenia infekcji bakteryjnych. W przypadku akwarium słodkowodnego też próbowałem, aczkolwiek z racji tego, że te substancje słabo mieszają się z wodą, nie jest do końca łatwe rozprowadzić to równomiernie w całej powierzchni wody. W akwarium morskim, z racji tego, że się używa pomp cyrkulacyjnych i obiegów oraz grzebieni, które ściągają tą górną część wody, zrzucają do sampa i to wszystko razem mieszają, łatwiej jest te olejki wymieszać. Ale da się i można to robić z bardzo fajnymi efektami. Chorobę białych ogonów u koników morskich właśnie leczyłem przy pomocy olejku rozmarynowego i tymiankowego. Próbowałem też olejkiem herbacianym leczyć ryby. Ogólnie jest dosyć sporo substancji, które można wykorzystać w akwarystyce. Problemem tutaj jest tylko dawkowanie i to, że większość tych roztworów to są roztwory, które są w alkoholach robione. Te roztwory wodne, one mają zdecydowanie mniej substancji czynnych, ale jednocześnie, że tak powiem, łatwiej się też rozpuszczają w wodzie. Dlatego zawsze patrzcie, która substancja czynna, czy rozpuszcza się w alkoholu, czy rozpuszcza się w wodzie, jak będziecie sobie eksperymentować na rybach. I dzięki temu dobierzecie sobie taką formę, jaka Was interesuje. No i oczywiście odsyłam do książek o leczeniu ziołami. Na polskim rynku jest ich zatrzęsienie. Ja sam mam praktycznie jedną część mojej biblioteczki poświęconą tylko ziołolecznictwu. No i często z nich korzystam, z racji tego, że pamięć jest jaka jest. I najlepiej, jak się chce coś zrobić, to najpierw dobrze to zaplanować, poczytać, znaleźć jakieś dawki przykładowe. To nie jest nic, co jest obce akwarystyce, leczenie ziołami, bo takich produktów, które są z ziół, na rynku już trochę jest. Jedni mówią, że one działają, drudzy, że nie działają. A ja myślę, że to jest wszystko kwestia tego, że nie wszystko działa na wszystko i nie ma takiego leku, co by pomógł na wszystkie choroby. I zawsze trzeba dobierać lek pod względem tego, co chcemy osiągnąć. Ja na przykład od bardzo dawna, już kilka lat, stosuję kruszynę jako dodatek do pokarmów, z tego powodu, że zwłaszcza po dawaniu ciężkostrawnych pokarmów czasem występują problemy z dęciami, zwłaszcza u ryb, które mają dosyć długi przewód pokarmowy. A dzięki temu, że podajemy kruszynę, z tymi zdęciami problemów nie ma i ryby mają, że tak powiem, lepsze możliwości, jeśli chodzi o trawienie. Także bawcie się, czytajcie.
a w opisach możecie w komentarzach podać swoje doświadczenia z ziołami i co podajecie rybkom z zakresu tych kilkuset ziół, które w Polsce nadają się do użytku i są powszechnie dostępne praktycznie dla każdego, kto wyjdzie na spacer na łąkę. Dzięki.